Ważne, że narzędzia nawigacyjne w SAP Business One znajdują się na górnym pasku narzędzi. Znajdziesz tu wiele ikon, dzięki którym szybko przejdziesz do określonych funkcji. Część ikon jest wyszerzonych, ponieważ ikony są aktywne kontekstowo, w zależności od aktualnie wyświetlanego okna. Na przykład jeśli otworzysz kartotekę partnera handlowego, zobaczysz, że strzałki nawigacji, którymi możesz przechodzić pomiędzy kolejnymi kartotekami, są aktywne, a inne, niepotrzebne w tym przypadku ikony, pozostają wyszerzone. A jeśli zamknę partnera biznesowego, zobaczysz, że strzałki też się wygaszą. Pasek narzędzi jest pogrupowany według funkcji. Pierwsza grupa to funkcje związane z dokumentem. Znajdziesz tu przyciski do wyświetlania podglądu drukowanych dokumentów, drukowania ich, wysyłania pocztą e-mail oraz do ich zapisywania w formacie Excel, Word i PDF. Znajdziesz tu również przycisk blokowania ekranu, przydatny, gdy odchodzisz od biurka. Druga grupa to ikony związane z wyświetlaniem i nawigacją. Zawiera funkcje wyszukiwania, dodawania, nawigacji w postaci strzałek do przechodzenia pomiędzy oknami, odświeżania okna, filtrowania i sortowania. Są też ikony dokumentów powiązanych. Otworzą na przykład zlecenie sprzedaży. Klikając następnie ikonę dokument bazowy, mogę zobaczyć dokument bazowy, czyli w tym przypadku ofertę sprzedaży, na podstawie której dane zlecenie powstało. Z poziomu oferty z kolei zobaczę dokument docelowy, czyli zlecenie sprzedaży. Kolejne ikony to seria szybkich narzędzi do różnych funkcji, na przykład zysk brutto, które można wyświetlić z poziomu zlecenia lub faktury sprzedaży, czy metoda płatności. Funkcja ustawienia formularza, dzięki której ustawisz m.in. kolumny i ich kolejność na poszczególnych dokumentach. Menadżer zapytań to okno, które wyświetla wszystkie zapytania według kategorii wraz z ich strukturą. Znajdziesz tu również funkcję czatu, przegląd komunikatów i alarmów oraz okno ustawień użytkownika, o których mówiliśmy w poprzednim filmie. Znajdują się tu również ikony tzw. aplikacji czasu rzeczywistego. Są one nieco bardziej zaawansowane w użyciu. Na tym etapie nie będziemy się na nich skupiać. Kolejna istotna ikona to ikona klienta www. Z tego miejsca możesz przejść do wersji przeglądarkowej systemu. Pasek narzędzi można również dostosować, ukrywając zestawy ikon. Jeśli przejdziesz tutaj i klikniesz prawym przyciskiem myszy, będziesz mógł odznaczyć wybrane grupy ikon, aby je ukryć. To kolejny element personalizacji ekranu użytkownika.